か君に届くはずの名もなき幼い詩が描く。GX9900 DV Gundam X Divider. Jest to High Grade z roku 2011 i przedstawia on przebudowanego GX-a, którym latał główny bohater serii After War Gundam X Garotran. Gdy ten przesiadł się na nowoczesnego Double X-a, GX Divider został oddany Jamilowi, który pełnił rolę mentora i Shara serii After War Gundam X, która jest moją ulubioną serią spoza UC, która nie ma z tym uniwersum nic wspólnego. Różnica między zwykłym GX-em a X-Dividerem jest na podstawie sprzętu. X-Divider ma dużo różnego wyposażenia, a GX jest wyposażony w zasadzie z standardowego satellite system, beam gun, które przy okazji jest tarczą, i beam sabera. A tak prezentuje się po zbudowaniu rzeczywistości. Ma wspaniałe proporcje, jest doskonale oddanym mesem z anime, w przeciwieństwie do starych afterwarów z lat 90., które raz, że miały pełno niepotrzebnych panel line'ów, to dodatkowo miały spartolone całkowicie proporcje, wyglądały jakby za dużo siedziały w McDonaldzie i były utyte. A ten odzyskał swoją smukłość, swoją szybkość w zasadzie i swoją tak zwaną delikatność. Artykulacja jest oczywiście spora, ręce są w pełni ruchome, wszystko się trzyma, kupy jest sztywne i jak chcemy coś w różnych miejscach ustawić, to zostaje, a nic nie opada. Robot może klęknąć, co nie jest takie oczywiste dla high grade'ów. Niestety tu się właśnie pojawia problem i największa wada tego modelu, i chyba w zasadzie jedyna, to jest pojedynczy kawałek plastiku w postaci osłon na uda. No niestety, w przeciwieństwie na przykład do Xeku Ice, gdzie są dwa osobne, to tutaj mamy z pojedynczym kawałkiem. Teoretycznie, jak mówiłem, gdzie indziej można to przeciąć, ale nie będę ściągał nowego X-Dividera, dlatego że swój popsułem, bo chciałem się bawić, nie? Ten plecak jest demontowalny i można tu wszczepić na przykład wyposażenie ze zwykłego GX-a. Jeśli chodzi o wyposażenie, to co mi się również bardzo podoba, jak to jest stosowane w high grade'ach, czyli miejsce na beam sabery. Tu akurat mamy large beam swordy. Do tego mamy oczywiście dwa ostrza, takie dosyć nietypowe jak na high grade'a. Dodatkowo mamy jeszcze beam bazookę, która mocno przypomina mi clay bazookę z Hyakushiki albo Rigdiasa. Do tego podstawowy beam machine gun, który był wcześniej dziełem okrętowym. No i oczywiście słynna tarcza, będąca przy okazji działem, przy okazji dopalaczem, i która ma dość śmieszną nazwę beam harmonika canon. Tak jak wyczytałem na Wikipedii. No i oczywiście dwa dodatkowe manipulatory. Jeden do trzymania broni palnej, a drugi do podtrzymywania beam bazooki. Różnicy na przykład między Xeku Ice, gdzie ta ręka teoretycznie może podtrzymywać broń. Tutaj rzeczywiście możemy tak ustawić GX-a, że będzie trzymał tą swoją bazookę. I oto GX wyposażony w swoją beam bazookę. Jak mówiłem, możemy tutaj ładnie pokazać, że ją trzyma i rozwala swoich przeciwników. Inne uzbrojenie to zaraz właśnie je zaprezentuję. Co ciekawe, jest to model post-Seedowski. Można Seedowi zarzucić wiele, generalnie fabularnie, ale trzeba mu przyznać, że wprowadził świetną sprawę, czyli dziury w dupie. Znaczy, gniazda na standardowe, high-grade'owe podstawki, które są dodawane do niektórych modeli i możemy po prostu pozować bez konieczności zakupu standardowych action base, które są zarówno do master-grade'ów, jak i high-grade'ów.
Zatem tutaj już sobie trochę przygotowałem rzeczy. I mamy już wyposażenie w postaci Beam Sabera. Bardzo lubię tego Beam Sabera. Sprawia wrażenie dużego i takie wrażenie ma robić. Jest to główna pomocnicza broń GX-a, ale rzadko może po nią sięgać, tak naprawdę sądząc po ilości innego sprzętu, który posiada. Tu jest ta słynna tarcza, która jest przy okazji dopalaczem i przy okazji bronią. Tu już mam przygotowaną dłoń. Może nie będzie to super wyglądać z tyłu, ale przy okazji nie będę musiał robić przerw. Transformujemy ją, tak zwanie. Czyli odczepiamy. Odczepiaj się. No, o. Po prostu mocujemy ją z boku. O! Niestety brak statywu robi swoje. Gotowe? Gotowe? Już jest. Tak jest. Montujemy w gnieździe. Możemy model zamontować na podstawce. O! I gotowy z dodatkowym dopalaczem. Już nikt nie dogoni GX-a, ani przed nim nie ucieknie. Szczerze powiedziawszy, że nie pamiętam, żeby to ten tryb był stosowany w anime, chociaż ostatni raz GX oglądałem dawno, więc pewnie się parę razy to pojawiło. Inne uzbrojenie. Trzeba go doposażyć. No to rozbierzemy rękę z Beam Bazooki i szybko ją podłączymy do Beam Machine Gunna. Szczerze powiedziawszy, muszę powiedzieć, że dłoń z tym palcem na spust dużo łatwiej się rozbiera i montuje z powrotem niż zaciśnięta pięść. Generalnie z powodu wielkości. No i jest GX ma około tam 15-16 metrów, jeżeli dobrze pamiętam, 17. I nie jest to za duży model. W przeciwieństwie do takiego Xeku Ice, który jest po prostu ogromny, jak na High Grade'a. Takiego klasycznego, można powiedzieć, jeśli chodzi o wielkość. No i możemy jeszcze tutaj odczepić tarczę. Tu mam dłoń przygotowaną, to wystarczy już tylko wymienić. O! I GX w pełni wyposażony, z otwartą tarczą. Może zaskakiwać wrogów tym, że jego tarcza przy okazji jest dopalaczami, bronią i oczywiście samą tarczą. Czy Jamil, czy Garot, jest to wspaniała maszyna z jednej z fajniejszych i sympatyczniejszych Gundamowych serii. W porównaniu do innych modeli wypada naprawdę fajnie. No mówię, no siłą tego modelu są przede wszystkim doskonałe proporcje i oddanie oryginalnego mesa, w przeciwieństwie do starych Afterwarów, które naprawdę wymagały solidnego redesignu. Tutaj w porównaniu chociażby z Cobra Commanderem, jak widać, GX nie jest jakimś olbrzymem. Tutaj do standardowego High Grade'a Zaku 2F2 jest w zasadzie mniej więcej, chyba o głowę jest wyższy i trochę bardziej barczysty. No ale design 96 versus design 089, czyli 79 rok. Tutaj do Master Grade'a F91. Mniej więcej gdyby GX był w Master Grade'ie, to byłby nieco wyższy niż F91. No i klasyczny Master Grade Mark II. Jak widać, ten już góruje nad GX-em. No i na koniec porównanie do Transformera klasy Classics. Przepraszam, z serii Classics, klasy Voyager, Ultra Magnus. Taka sama sytuacja. On jest chyba o głowę mniejszy
niż Mark II, więc również góruje nad GX-em, ale jak mówiłem, to nie jest najważniejsza zaleta tego modelu. Tak prezentuje się w porównaniu do drugiego mojego GX-a, wyposażonego w Satellite System. Oba modele, no jak mówiłem, różnią się jedynie wyposażeniem. Ich budowa była identyczna, wszystkie elementy są takie same. Jedynie różnica jest koloru. Tutaj mamy bardziej, można powiedzieć, wyblakły, mocno ciemno-zielony. Tu mamy taki ciemno-niebieski. Ten kolor mi bardziej odpowiada, ale myśląc o uzbrojeniu, to chyba jednak preferuję zwykłego GX-a, dlatego że jest bardziej ikoniczny. No i w zasadzie tyle. Model naprawdę polecam osobom, które chcą się zacząć bawić w gumple. Raz, że jest to dosyć nowoczesny model, z nowego, nie aż tak twardego plastiku jak te stare, a dodatkowo je doskonale odwzorowuje zdjęcia promocyjne. Niewiele naprawdę przy nim trzeba grzebać, żeby on wyglądał dobrze. Dlatego jest to świetny model na start. Chyba tak samo dobry jak sama nazwa wskazuje, Beginning Gundam. A może nawet i lepszy, ponieważ materiał źródłowy jest dużo ciekawszy. Zatem wszystkim amatorom gunpli i tych, którzy chcą się bawić, bierzcie w ciemno. Świetny model, nieważne z którym wyposażeniem. Zależy co preferujecie. Czy bardziej standardowe wyposażenie, jakie ma GX Divider, czy takie dość nietypowe, tak jak zwykły X. Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia.